Chłopcy, gotowiście? Ready? Ready, yeah! Moi drodzy, tak doczkaliśmy się na ten nasz zespół, kiedy przyjął Ściadcy, ale dzisiaj mieli długą cestę z Kisuc, bo jechali aż przez Koniuków. Podobało się wam tam na górze, w Koniukowie, przy Syrach? Tamście występowali przy Centrum Pasterskim. Tam widać właśnie bardzo dobrze do Ściadcy i na Kisuce styl. Zresztą i na Tatry, i na Ciechy, na Słowioki, i na Morawę, bo Koniuków jest najwyżej położoną wioską tu w tym regionie. Także od nas dobrze widać dół. A wyście kapkę mnizi nad rzeką. Moi drodzy, tak przyjali do nas z Kisuc. Zespół bardzo znany na Słowacji, a na pewno w tej części całej właśnie Kisuc i regionu, ale nie tylko, bo jako tu samo pani kierownik rządzi, wygrali ostatnio główną międzynarodową nagrodę na spotkaniu zespołu we Francji. Także są bardzo zasłużeni, nagrodzani. A dziecka, które tu widzimy, to są dwie grupy, bo mają właśnie trzy grupy w zespole. Malućki dziecka, potem średnią grupę, no i tych starszych. Tak to tu dzisiaj mają pomieszane, rozmaite właśnie grupy przyjechane, a coś inną zaspiewają, coś i zatańcują, a pokażą też taki zwyki, taki obrzędy, które tu występują na naszym terenie w Beskidach. Zespół powstał w roku 1972. Dzisiaj należy pod Dom Kultury w Ściadcy, a wywodzi się z dzielnicy takiej właśnie Ściadcy, która się nazywa Kelczów, a zespół jest Kelczowian, od tej nazwy. I tak od tego 72 roku występują, jeżdżą po świecie, pokazują ten swój region piękny, Kisuce, i w programie mają inny ten swój właśnie regionalny folklor, regionalną tradycję, tak samo jako stroje, tak samo jako śpiewki, będziemy słyszeć muzykę, tak i cały zespół. Będą mieli 6 takich wejść, najpierw będą małe dziecka występować, śpiewać, sik-mik, tak to tu pięknie pani kierownik napisała. Potem wlezie samo muzyka, będzie grał numeny zespół, hudba z Turzowki, to też jest taka miejscowość, którą tu my dobrze znamy, bo się chodzi właśnie tam na Turzowkę za świętą wodą i też tam nas kupa jeździło od zawsze. Potem będziemy mieli taki obrządek na świętego Jana, weneczki, będą dziewczęta wchodziły z zielonymi takimi właśnie wiankami, a chłopcy potem będą skokali przez ognisko, przez taką wielką watrę na świętego Jana się wdycki skoko, jak jest najkrótsza noc, a najdłuższy dzień, jak się chłopcy chcą dziewczętom przypodobać, kiedy wyzi skocie, a kogo nie spoli w 4 litery łogień, nie? Tak też tu będą dzisiaj skokali. Potem będziemy mieli właśnie na śpiew i muzykę hudby, a potem zaś dziecka no, wlezą do występów z takimi koniczarskimi grami, czyli takimi grami, kiedy jakoby pokazują zabawę z konikiem, a w miarę zabawy, w miarę tego właśnie tańcowania i śpiewania te konie będą rosły i wejdą no, już potem właśnie wielki dziecka. Także będziemy mieli kane, jak i cały rok obrzędowy tu pokazany i w rozmaitych właśnie pięknie wiekach. Jako się dziecka dawni w gruniach bawiły w Beskidach, te małe przy muzyce, przy tańcu, a potem jak ku nim te więksi przychodzili, a już jak się zaloty zaczynały, jak już takie te romantyckie tańce na świętego Jona. Także se to tu pięknie pooglądamy. Tak jako my rządzili, prezentacja muzyki regionów Polski i Słowacji w ramach projektu Interreg 5A Polska-Słowacja. Dzisiaj mamy właśnie te piękne zespoły dzięki temu, że realizujemy wspólnie z Muzeum w Ściadcy projekt jako gmina Istebna. Także wielki brawa dla kolejnego zespołu, który tu dla nas wystąpi. Kelczowian z Ściadcy. Pięknie pytamy!
Hey!
panią kierownik, panią Werkyn i pana Tomasza, choreografa. Pójdźcie tu ku mnie, kierzy tu się troszczą, a zespół Loków też tu pytą, zrobimy coście z połu foto. Pójdźcie tu do przodu. Tak na pamiątkę macie, coście przyjechali tu i na Trójstyk, i do Koniokowa, i do Jaworzynki na Istebną, to będziecie mieli do Kroniki. A tu dla was coś małego, prosim, Prysiotaśka, a to tu dla pani jeszcze też Łodziuska z pozdrowieniami, te prospekty. Także wielki brawa, dziękujemy, sąście przepiękni, macie to perfektnie opracowane. Także dwa słowa może jeszcze panią Weronikę spytam. Ďakujem pekne za pozvanie. Sme tu vlastne prvýkrát a aj je to náš taký krst, lebo máme prvé vystúpenie s novým choreografom, s Tomáškom. Takže ak boli nejaké také chybičky, tak nám to odpuste a dúfam, že nás ešte niekedy pozvete. Ďakujem veľmi pekne. Dziękujemy bardzo, Tomasz, było to super, żadnych chybów nie było, chyba w tym bardziej, że tu jest takie miejsce, że tu wszystko pasuje, bo tu jest jako w przyrodzie, w folklorze, tak to było dziecka też, coś się im Kasie czasem wywróciło, a nie musi to wszystko być tak dopracowane, jak to jest taki od serca. Także było to przepiękne. Dziękujemy bardzo, też wam życzymy pięknej soboty jeszcze, a niedzieli, co byście kapkę wy...